pewnie nie uwierzycie, ale jestem Wiedźminem i jednym z ostatnich. Dzisiaj walka z potworami jest trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego w Noc Innowacji odwiedzam Laboratorium Grafenowych Magów z prośbą o pomoc w przygotowaniu specjalnego grafenowego eliksiru, który pomoże mi w walce z potworami. Cześć, mam na imię Adrian, pracuję w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w sieci badawczej Łukasiewicz. Dzisiaj znajdujemy się w laboratorium grafenowym i chciałbym Wam opowiedzieć pokrótce, jakiego rodzaju materiały grafenowe, G-Flake, produkujemy w naszym laboratorium i do czego te materiały następnie można wykorzystać. Czyli chciałbym Wam opowiedzieć o zastosowaniach materiałów grafenowych. A więc w tym laboratorium wytwarzamy tak zwany grafen płatkowy w różnych postaciach. Taką podstawową postacią jest zawiesina wodna tlenku grafenu. Jest to dla nas podstawowy materiał, z którego produkujemy wszystkie inne materiały. A te inne materiały są zazwyczaj w postaci proszku. Tutaj, jak widzicie, taki bardzo czarny proszek, czarny jak noc. To tak a propos nocy innowacji. A tutaj mam z kolei inny proszek. Jest to proszek taki bardziej brązowy. Tutaj mamy tlenek grafenu, a tutaj mamy zredukowany tlenek grafenu. Te dwa materiały różnią się nie tylko wyglądem, nie tylko kolorem, ale również właściwościami. Dodatkowo możemy również wytwarzać bardzo cienkie arkusze tak zwanego papieru grafenowego i ten materiał znowu ma zupełnie inne właściwości niż wszystkie do tej pory przedstawione. Możemy również produkować różnego rodzaju kompozyty, które jak słyszycie i widzicie są to raczej dosyć twarde. Tego nie możecie poczuć, ale musicie mi uwierzyć, są to również bardzo lekkie materiały. W związku z tym wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, do czego ten materiał możemy wykorzystać. A zatem grafen płatkowy i aplikacje, nad którymi pracujemy, są to m.in. zastosowania w biomedycynie. Przy pomocy grafenu płatkowego możemy odtwarzać, regenerować różnego rodzaju tkanki lub możemy starać się walczyć z nowotworami. Czyli możemy wykorzystać grafen jako nośnik leku i stworzyć taką terapię celowaną, która pomoże nam zwalczać nowotwory. To wszystko jest naprawdę możliwe i nad tym faktycznie pracujemy w naszych laboratoriach. Dodatkowo, tak jak widzieliście, te materiały kompozytowe mogą być również wykorzystane na poszycia kadłubów statków wodnych oraz statków powietrznych, czyli samolotów. To wszystko z uwagi na niewielką wagę tych materiałów kompozytowych oraz na ich bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną. Możemy również przy pomocy naszych proszków grafenowych wytwarzać farby antykorozyjne lub możemy wytwarzać ogniwa energetyczne, czyli baterie. Więc jak widzicie, zastosowań dla grafenu płatkowego jest bardzo dużo. Serdecznie zapraszam do wizyty na naszych stronach internetowych i do kontaktu z naszymi naukowcami. Dziękuję bardzo. Cześć.